Czy zmiana sposobu mówienia może wpłynąć na zmianę samopoczucia, a w konsekwencji na zmianę rezultatów? Sprawdź to i poznaj trzy sposoby, które pomogą Ci zwiększyć Twoją skuteczność. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Od lat mam niezwykłe szczęście doradzać setkom zarządów i właścicieli firm w kilkunastu krajach. W tym podcaście dzielę się zdobytymi doświadczeniami oraz rozmawiam ze starannie wybranymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcami, którzy mają fascynujące wartości osobowości i zbudowali wyjątkowy biznes od zera. Brzmi ciekawie? To kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Zanim zaczniemy, zapraszam do klubu słuchaczy na gregalbrecht.io łamany na klub. Tu otrzymasz m.in. bezpłatne inspiracje od skutecznych przedsiębiorców, prezenty od gości podcastu oraz zaproszenia na spotkania z innymi menadżerami. Dzięki udziałowi w klubie masz też możliwość sugerowania tematów odcinków podcastu. Chcesz spróbować bezpłatnie? To dołącz teraz na grekalbrecht.io łamane na klub. Jeśli po przesłuchaniu odcinka uznasz, że przyda Ci się dalsze wsparcie w rozwoju Twojej kariery lub biznesu, to napisz do mnie. Razem z zespołem Albrecht and Partners pomagamy zarządom spojrzeć na biznes z perspektywy, lepiej się dogadywać i podejmować lepsze decyzje. Cześć, z tej strony Greg Albrecht. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj opowiem o tym, jak y, słowa, które wypowiadamy i to, jak mówimy, wpływa na nasze efekty, nasze samopoczucie, na rezultaty naszych działań. Dlaczego zdecydowałem się na ten temat? Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mam pewną wiedzę na ten temat, y, która pochodzi z tego, że Interesuję się językiem od zawsze. Jestem też po polonistyce, więc temat języka skutecznego i precyzyjnego zawsze mnie fascynował, ale też mam dużo obserwacji. Przeczytałem wiele książek na ten temat, które regulują ten, tę kwestię, jak mówić skutecznie, a z drugiej strony obserwuję ludzi w pracy i w życiu na co dzień, którzy tego języka używają w sposób Niezbyt efektywny dla samych siebie, i, aż czasem nie to szczerze mówiąc, boli, jak widzę, jak ktoś mówi i nieświadomie tym samym wpływa na swoje samopoczucie i na efekty, i ta lekka frustracja, która we mnie narosła. Połączona z tym, że miałem ciekawą rozmowę z moją koleżanką Izą Zwierzyńską o Tonym Robinsie i jego książce Obudź w sobie olbrzyma które jest sporo na ten temat. Zainspirowało mnie to wszystko do tego, żeby przedstawić ci ten temat właśnie mówienia precyzyjnego i tego jak słowa przekładają się na nasze efekty. Wiem, że wiele osób może pomyśleć, że to jest jakiś taki lekki farmazon i, i myślenie życzeniowe, że słowami możemy zmienić świat, więc postaram się to sprowadzić do konkretnych zasad, które niewątpliwie pomogą tobie dzięki sprzężeniu zwrotnemu. Poprawić swoją skuteczność i samopoczucie, ale też pomogą ci w interakcji z innymi osobami zrozumieć, jak te osoby myślą i w jakim stopniu przełoży się to też na twoje zrozumienie czy pomoc tym osobom, także w skuteczniejszym działaniu, bo zakładam, że słucha mnie. Wielu menadżerów, w zasadzie nie tylko zakładam, ale wiem to, w związku z tym zakładam, że możecie też chcieć to wykorzystać w pracy z innymi. I zanim zacznę o konkretnych mówić, to też zasygnalizuję, że tych wątków językowych, skutecznej komunikacji i wywierania wpływu w takim pozytywnym ujęciu z wykorzystaniem języka jest wiele i chętnie o tym mogę opowiedzieć, ale jedyny sposób, aby to się wydarzyło, jest taki, że. Napiszesz do mnie i powiesz, że ten odcinek był rzeczywiście przydatny i że przydałoby się jego poszerzenie o inne aspekty związane z komunikacją i z językiem, które mogą pomóc w byciu bardziej skutecznym, w sprzedawaniu swoich pomysłów i w tworzeniu, wywieraniu wpływu i efektu na inne osoby. Przechodząc do konkretów, żeby nie przedłużać, teza jest taka: zmiana sposobu mówienia wpływa na zmianę. Samopoczucia i zmianę rezultatów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jest taki mechanizm sprzężenia zwrotnego, który powoduje, że nasz mózg jest nauczony interpretować pewne słowa na poziomie odczuć. Czyli jeżeli mówimy, że coś jest straszne, okropne, to nasz mózg ma już powiązane pewnego rodzaju emocje i uczucia z tymi słowami. I kiedy wypowiadamy je, to automatycznie nasz nastrój przechodzi do tego samopoczucia, które jest wywoływane przez to słowo. Czyli nauczyliśmy nasz mózg działania w oparciu o konkretne słowa, że konkretne słowo to jest taka emocja, lub konkretne słowo to jest takie działanie, i na tej podstawie. Wtórnie, używając konkretnych słów, wywołujemy konkretne emocje. To nie jest żadna magia ani myślenie życzeniowe, to jest prosta nauka i jest to zbadane na poziomie po prostu takim neuronowym, neuronalnym, na poziomie sposobu myślenia. I teraz w związku z tym chciałbym dać Ci takie trzy typy zachowań, co zastąpić w swoim słowniku co usunąć z niego i co dodać, aby czuć się lepiej i mieć lepsze efekty. I rozumiem, że może to brzmieć jak jakaś wielka obietnica bez pokrycia, więc nie przedłużając powiem o konkretnych przykładach i moich doświadczeniach, które za tym przemawiają. Pierwsza kwestia, do której bym się odniósł, o której właśnie jest dużo w książce obudź w sobie olbrzyma i która mnie do tego zainspirowała, tam jest też przytaczane takie badanie, to jest kwestia sposobu formułowania Pewnych fraz związanych z naszymi odczuciami, a szczególnie sugerowane jest zastępowanie słów negatywnych łagodniejszymi, a pozytywnych mocniejszymi. Co to za przykład? Bardzo prosta rzecz. Wstajesz i mówisz do kogoś: Czuję się okropnie, jakby mnie zdjęli z krzyża, czuję się fatalnie. I jak się zaczynasz od razu czuć w ten sposób, w jaki asocjowane jest. To sformułowanie w Twoim mózgu. Czyli krótko mówiąc, sposób, w jaki mówisz o swoim samopoczuciu, może pogłębiać to, w jaki sposób się czujesz. I teraz, antidotum na to jest, jeżeli czujesz się nie za dobrze, to powiedzieć: No, jakoś dzisiaj się trochę dziwnie czuję, nie do końca jestem sobą. Możesz powiedzieć tę samą rzecz bez nadawania i takiego mrocznego i bardzo negatywnego. Zabarwienia i tym samym wpłynąć na Twoje samopoczucie. Sprawdź to, jak się czujesz przez cały dzień używając takiego przerysowania negatywnego, a jak można by było tę sytuację, w której jestem strasznie wkurzony, zastąpić. Troszeczkę mnie to poruszyło. Tony Robbins w swojej książce opowiada taką historię, że został oszukany na kupę kasy przez swojego wspólnika. Jego pierwsza myśl była, żeby powiedzieć, że jest bardzo wkurzony i go zaraz zabije, ale pomyślał, hmm, powiem, że lekko wytrąciło mnie to z równowagi. I uwierz mi lub nie, sama zmiana tego sformułowania wpłynęła na to samopoczucie. Więc aby oczywiście to robić, warto jest obserwować sposób, w jaki mówimy, bo czasem robimy to automatycznie i nie mamy tej wrażliwości. Dlatego zachęcam cię, obserwuj i zastępuj negatywne, Odruchowe sformułowania, takimi, które będą dużo łagodniejsze, aby oszczędzić sobie negatywnych emocji, pogłębiania sytuacji, które my interpretujemy poprzez te emocje i te słowa, które wypowiadamy. W drugą stronę również warto jest pogłębiać to, co mówimy pozytywnego. Jeżeli myślę sobie, o, no całkiem przyzwoita jest ta pogoda, może lepiej jest sobie powiedzieć, ale piękna pogoda. Wspaniale, świeci słońce, cóż to za przepiękny dzień? Ta sama sytuacja, ta sama pogoda, inne sformułowanie, zupełnie inaczej się czujemy. Jeżeli ograniczamy swoją ekspresję emocjonalną i nadajemy rzeczom takie słabe epitety, słabe słowa, które je określają, to dużo mniej odczuwamy radość i nasze emocje są po prostu mniej intensywne. Dlatego jeżeli chodzi o pierwszą zasadę, powiedziałbym hiperbolizuj takie drobne uczucia, podkręcaj je, aby czuć się lepiej, bardziej ich doświadczać, warunkować swój mózg na to, że jest dobrze i żeby więcej odczuwać tych pozytywnych emocji, a ograniczaj wypowiadanie takich negatywnych słów. I tu mówię to nie tylko w ujęciu osobistym, jak ty się będziesz tym czuć, ale także w jaki sposób będą postrzegać cię. Inne osoby. I tu a propos tego, jak będą postrzegać się inne osoby, mogę przejść do drugiego punktu, czyli do punktu takiego, co usunąć ze swojego słownika. I oczywiście znowu mam mnóstwo przykładów, ale żeby nie przeciągać tego odcinka, podam tylko dwa. Pierwszy, który wiąże się z punktem pierwszym i zastępowanie, to, co na pewno warto usunąć ze swojego słownika, to jest narzekanie i wypowiadanie negatywnych. Emocji i wiem, że to nie jest łatwe, dlatego, że kulturowo jako Polacy kiedyś moja koleżanka jedna prowadziła takie badania socjologiczne i właśnie wyszło z nich między innymi to, że narzekanie jest takim kulturowym spoiwem Polaków, więc jak narzekamy, to czujemy wspólnotę. Niemniej jednak to narzekanie wspólne. Ach, no tak ta pogoda zawsze. A no ta żona to taka niejaka. A teściowa to jest. Taka, a wiadomo, że w tej Polsce to coś tam, a pogoda znowu fatalna, czyli wspólne narzekanie, z jednej strony jest przez nas stosowane jako klej społeczny do łączenia, ale z drugiej strony niestety rzutuje po pierwsze na nasze samopoczucie, co się jednoznacznie łączy z punktem pierwszym, czyli z tym, co zastępować, czyli zastępować te mocne słowa słabszymi, ale w ogóle część tego wypowiadania możemy zupełnie. Usunąć, bo po co narzekać? Po co narzekać? Nie daje nam to emocjonalnie wartości, ale co dodatkowo, tak samo inne osoby asocjują podświadomie negatywne emocje z nami, co wpływa także i na nasz wizerunek. Czyli narzekanie i robienie jakichś kwaśnych żartów, które mają na celu po prostu zaistnienie czy jakieś związanie się z innymi. Poprzez znajdowanie sobie wspólnego wroga, ma krótkoterminowy efekt, że niby jesteśmy wspólnotą, ale długoterminowo rzutuje na nasze samopoczucie i także na nasz wizerunek. Więc bardzo bym zniechęcał do tego. I nie mam tu na myśli nagle metody: pomalujmy trawę na zielono, uśmiechajmy się, a wszystko będzie dobrze. Żebyśmy też nie mieli takiego odczucia, że próbuję tutaj zafałszowywać rzeczywistość. Moją intencją jest, aby wypowiadać to, co jest warte wypowiedzenia, w sposób, który jest adekwatny i nie będzie powodował negatywnych implikacji i jeszcze gorszego efektu, żeby nie, nie pogarszać sytuacji, która jest. Oraz po drugie, że jeżeli nie ma wyraźnego powodu do tego, żeby coś przekazać, jakąś informację w konkretnym celu, która jest jakąś negatywną, powiedzmy, informacją zwrotną na poziomie faktu. To, żeby przekazywać ją w tej formie, która ona ma mieć, a nie, żeby jeszcze hiperbolizować ją emocjonalnie poprzez dodawanie takich rzeczy. Więc usuń narzekanie ze swojego słownika. Bardzo rekomenduję, zobacz, jak rzeczywistość się zmieni, obserwuj też innych i zobacz, czy wpływają na Ciebie korzystnie osoby, które narzekają, kiedy się spotykać. I a propos usuwania, druga rzecz bardzo prosta i niezwykle często. Słyszę ją, więc zwróć uwagę w tym, jak mówisz, jak mówią inni. To są słowa takie jak spróbuję, postaram się. To są słowa, które ogólnie kodują porażkę, czyli wypowiadając słowa spróbuję, raczej zostawiam sobie drzwi awaryjne do tego, żeby nie zrobić czegoś. Jeżeli ktoś mówi, że spróbuje coś zrobić lub postara się, to to nie wyjdzie. Jest taki eksperyment psychologiczny, który możesz teraz wykonać. Zamknij oczy, wyobraź sobie drzwi i spróbuj je otworzyć. Jeżeli spróbujesz je otworzyć, jeżeli powiesz, że próbuję je otworzyć, to bardzo wiele osób nie otwiera tych drzwi. A co innego, kiedy zamkniesz oczy, zobaczysz drzwi i otworzysz je. Powiedz: Otwórz te drzwi. I otwierasz po prostu te drzwi. Także próbowanie i staranie się koduje porażkę i zostawia nam. Przestrzeń do tego, żeby się wycofać potem z jakiegoś rozwiązania. Jeżeli ktoś ci mówi, że coś spróbuje zrobić, to albo nie jest jeszcze wystarczająco przekonany, albo w ogóle nie jest przekonany, albo ma jakieś wątpliwości odnośnie swoich kompetencji i to koduje potem wyjście od tego, że coś nie zostanie dowiezione. Podobnie jest z naszymi działaniami. Więc usuń ze swojego słownika sformułowania: spróbuję, postaram się, gdyż to są bardzo słabe słowa, które osłabiają twój wpływ na rzeczywistość. Przetestuj. Samemu i zobacz, bo nie musisz mi wierzyć na słowo. Takie są po prostu moje doświadczenia i też to wynika z badań. Więc punkt pierwszy to było zastępowanie, hiperbolizowanie i osłabianie słów świadomie, żeby wpływać na swoje własne emocje i oczywiście to też rzutuje na innych. Drugi to było usuwanie narzekania i słów typu spróbuję, postaram się, gdyż one nie kreują, brakuje w nich sprawczości i rezultatu. I po trzecie, dodaj. Do swojego słownika, coś, co wiele osób, ja tutaj jestem też, mogę przyznać, takim przykładem osoby, która miała z tym dużo trudności. Dodaj jak najwięcej pozytywnych słów, którymi obdarzasz siebie i innych. Czyli jestem z siebie dumny, jestem w tym dobry, cieszę się, czuję się bardzo dobrze. Mamy czasem tendencję do tego, żeby traktować siebie i innych surowo. I podnosić sobie cały czas poprzeczkę. Jest w tym dużo dobrego, bo rozwijamy się, ale jest też dużo złego, bo to powoduje deficyt pozytywnych emocji w kontekście zadań, które wykonaliśmy. Uważam, że należy, czy znaczy warto się nagradzać werbalnie za rzeczy, których dokonaliśmy, aby budować pozytywne wzmocnienie, trochę jak dawanie psu ciasteczka po tym, jak grzecznie usiądzie albo. Waruje, tak samo sami sobie to ciasteczko dajemy, wypowiadając i wzmacniając pozytywnie dumę samych siebie i poczucie sprawczości w sytuacjach, kiedy coś osiągnęliśmy, zamiast tylko przechodzić do kolejnego zadania i krytykować się i szukać tylko dziury w całym. Więc to, co warto dodać do swojego słownika, to jest: Jestem dumny, wspaniale to zrobiłeś, mówienie tego sobie i innym będzie budowało w nas dużo lepsze samopoczucie. I chociaż czasem mamy obawę, że to pohamuje naszą chęć rozwoju i spoczniemy na laurach, to gwarantuję, że to raczej pozwoli nam akumulować pozytywną energię i budować pozytywne wzmocnienie do rzeczy, którymi się zajmujemy, bo będziemy pamiętać, że one są fajne. I na przykład ucząc się nowej rzeczy, kiedy są niepowodzenia, bardzo istotne, to w książce też kod talentu jest o tym dużo powiedziane, żeby... Automatycznie dawać pozytywne wzmocnienie od razu po czymś, co zrobiliśmy. Czyli jak uczę się grać w golfa, to trener mówi: świetne uderzenie, świetne uderzenie. Wiem, że to uderzenie jeszcze nie jest idealne, ale mówi mi siedem razy: świetne uderzenie, i raz mówi: słuchaj, skoryguj delikatnie to. Żeby budować pozytywne skojarzenie z samym procesem uczenia się. Tak samo my, używając tych dobrych słów, będąc z siebie dumnymi, doceniając siebie, doceniając innych, nie tylko. Sprawiamy, że dana czynność będzie nam się pozytywnie kojarzyła i będziemy się w niej rozwijać, będziemy podnosić swoje samopoczucie, ale też będziemy budować bardziej pozytywne skojarzenie w innych osobach odnośnie naszego podejścia, co też jest bardzo przydatne. Ciekaw jestem, czy w jakiś sposób przekonałem Cię do tego, że zmiana sposobu mówienia może wpływać na zmianę rezultatów i na zmianę samopoczucia. Ja szczerze mówiąc nie mam co do tego wątpliwości, bo sprawdziłem to wielokrotnie w praktyce, w setkach, tysiącach godzin, w indywidualnych sesjach coachingowych, mentoringowych, w innych kontekstach. Przeczytałem też badania w wielu książkach, które to potwierdzają. Natomiast może to nie ma uniwersalnego zastosowania, więc ciekaw jestem Twoich doświadczeń. Podziel się ze mną. Jeżeli jest jakaś jedna sytuacja albo jakiś sposób mówienia, który wpłynął na Ciebie, to napisz do mnie, powiedz, czy to było przydatne, czy nie było przydatne, i czy chcesz, żebym więcej tematów związanych ze skuteczną komunikacją wplatał w tym podcaście i w zasadzie to tyle ode mnie. Jeżeli ten podcast Ci się spodobał, to zasubskrybuj go w tym momencie, powiedz o nim znajomym, może wyślij tego linka w tym momencie. Do jakiegoś znajomego, któremu mogłoby to się przydać, który na przykład dużo narzeka. A oprócz tego, dołącz do klubu na greekalbrecht.io, łamany na klub. To jest zupełnie bezpłatne miejsce, do którego warto dołączyć, żeby dostawać sporo inspiracji związanych z leadershipem, informacji o gościach podcastu, o nowych odcinkach i o ciekawych materiałach, które nie są dostępne nigdzie indziej. Dlatego bezpłatnie dołącz na greekalbrecht.io, łamany na klub. I tyle. Ode mnie na dziś. Cieszę się, że wysłuchałaś czy wysłuchałeś tego odcinka. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.